Witam w kolejnym odcinku naszej serii Metal Gear Solid Survive. No i ładnie poszło. Dobra, szwendacze załatwieni. Biorę sobie twoją energię teraz, bo już haha, nie jest ci potrzebna. Dobra. No i też, moi drodzy, pragnę zauważyć, że moje wyposażenie jest coraz bardziej ulepszone. Patrzcie, jak my teraz wyglądamy. Jak na początku gry wyglądaliśmy, co? Jest ciekawe, jak będziemy wyglądać jak na końcu, nie? Bo teraz, no, wyglądamy troszkę jak Venom Snake, nie? Pod... No, w Phantom Painie. Normalnym już. Strasznie podobne wdzianko, nie? Nie mówię, że tak samo wyglądamy, ale podobnie. Z taką chustą, nie? No. Na szyi? Bardziej, no. Na karku, nie? Na plecach tak bardziej to jest. Na plecach nie, ale na karku tak. Na początku pleców, nie? Kurczę, mogłem tutaj wziąć i wstawić te kurcze walone rzeczy, tak jak na przykład kratki, nie? Patrzcie teraz, jak mnie atakuje z każdej strony, to jest masakra już. Nie, no to się nie uda, patrzcie ile tutaj przyszło. To i my zginiemy niż... No. Tak, 3 minuty musimy jeszcze w tym wytrzymać, no tego nie zrobimy, no. Dokładnie. Kurde.
Zbierajmy tutaj wszystko. Ładnie teraz poleciała krawcą. To było kurczę fajne. O, jeszcze leci. Była kraje, tak krew. Fajny. Fajny efekt, co kurczę. Kiedyś to tylko krople, wiecie, wody, jak deszcz padał, nie? Było widać. To już było wow. Teraz kurczę, takie efekty są, że masakra. Dobrze, moi drodzy, już tam wszystko porobiłem, pozbierałem z tych zombiaków resztki tam tej energii, wszystko. Idziemy tutaj do celu, kurczę. Hello there. Dobra, mamy target tutaj. Musimy go zabrać do naszego Mother Base, czy jakkolwiek to się zwie. Teraz. Nearby. No właśnie, tak chcę zrobić. Ale i tak musimy to uruchomić, ten transporter. Widzicie, czyli może w sumie dobrze mi się wcześniej nie udało. No co, to będzie taki krótszy odcinek, tylko tego murzyna uratujemy. Czarnoskórego koleżkę. Dobra, kanina z afro. No nie, no troszkę za dużo. Weźcie, tędy będą przechodzić, kurczę, niczym Spartanie. W 300 Spartan. Dobra, teraz nie powinno być jakichś większych problemów. Czy aktywować teraz to, kurczę, trochę się cykam, szczerze. Też niezbyt mogę. Wolno na maszyno. Działaj. Działaj, gnoju. Bo na piechtaka się przejść, kurczę. To było słabe w sumie. Po co to ja to rozstawiałem? Fuck. Och kurczę. Jaka mgła magiczna, prawie jak w Wiedźminie dwójce.
Dobra, panie Afroamerykanin, co tam? No, proszę bardzo. Kurde. Holy crap, that was a close one. Almost got eaten alive by those things. Dlaczego oni do tego wybielili? Rasizm. I know you're not real. Do tego wybielili, kurde. Masakra. Because this is a dream, right? No pewnie, że tak, no. Sen, tak. To a light the sky, dropped to this godforsaken place, chased by monsters, I'm rescued, and this cutie in a nurse's uniform comes out to talk to me. I mean, what else could this be? I can assure you, you are 100% awake, right? Wow! Now this talking machine? Are you kidding me? This is the craziest dream ever! I get it. This is all hard to believe, but it's not a dream. This place is full of those things, and we're trying to get back home. But you have got to wake up and start taking this seriously. You need to realize this is real, and it's a matter of life and death here. Huh. Oh, yeah? Well, dream or not, your boy Nicholas is here to help. If a member of the public's in trouble, they can always count on me. Is he all right? Captain, with Nicholas and everyone else who's joined us, I think we should add some new teams. We've had to survive here a while now, and if we don't get anything out of Gruen's data, we could be here even longer. Given that possibility, we need sustainable systems for supplying food and medicine. You mean like a food supply team and a medical team? That makes a lot of sense. I can handle the medical side. I've been to a lot of conflict regions as a nurse. I've treated wounded soldiers before. The problem is provisions. I'm your guy for that. Nicholas? Guess it might surprise you, but I know my way around a kitchen. In fact, had I not become a cop, I probably would have been a chef. I don't know what kind of ingredients we'll find here, but I'll do my best with what we have. Prepare to be amazed. Captain, sorry to have kept you waiting so long. I've finished analyzing the data we received from Gruen. The data that was usable contains a great deal of helpful information, including the location of singularities. As they say, good things come to those who wait for the other shoe to drop. Now, let's proceed with the dig. That's good things come to those who wait, or wait for the other shoe to drop. And the latter doesn't even apply in this. Let's proceed with the dig.